I can't do that. I can't do that. I need healing. I can't do that. Good hunting. Good hunting. Może byś pomógł trochę cwaniaku. Kurwa, ile ich tu jest? I can't do that. Hej, cześć, siema do wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w niesamowite przygody. Some healing potions would be nice. Czekaj, co to jest? Plecak anodowy, w ogóle wielkie wiertło. Bliżej po wybryk natury, tak? Zobaczmy. Podnosimy szczęście. Umiejętności 6 punktów? What? Lodowaty podmuch. Kosztuje 3 za 1. Podziękuję. Więcej zdrowia. Na 5 levelu umiejętności. Podwaja regenerację! Kurde, ej, to jest dobre. Mogłem 2 punkty już to wpakować. Czy może to bym wolał ulepszyć? 3 razy. Nie, wybieram sobie te zdrowie. Mocno jolo wydatek tak naprawdę, no ale... Some healing potions would be nice. Nice! Ja totalnym kurde przypadkiem. O, już! Okej. Okay. Czyli tam na... A, czy tam na dole jest pewnie ta szczurza kość? Mi się wydaje. Ewentualnie ten cały emiter gazu. A nie, tu mi pokazuje kurde ten. To się tych tuneli przecież. You did it again. It's good to have you back in Borgovia, Van Helsing. What's your secret? You should be about 90 now. There are battles where you just can't win. Ok,
Okej, 2 punkty mi da się dla Katariny. Spoko. No i to tyle. Dobra, ale tak. Dalej gdzieś ten emiter. Znaczy, dobra, w sumie zakładam, że emiter gazu to jest to coś tutaj. Czy mogę teraz coś z tym zrobić? No nie. Niestety nie. Co ja mam z tym zrobić teraz dalej, kurde? Mam tak, 5 szurzych kości zebrać. Gdzie one są? 4. Talwar. O, proszę, mogą wskrzeszać tych gadków. Good to know. Demand, you know. Okej, tego nie chcę, tego nie chcę. Znaczy, bo już tego nawet nie mogę. To jest osobna kwestia. Tutaj. No, troszkę większe obrażenie obrona, reszta spada. Nie, aż tak bardziej nikomu nie chcę. Więcej many i troszkę więcej DPS-a, ale mniej życia. O, dziękuję. Tutaj gorsze. O, kurde, na budki akurat mogę założyć. Bo DPS tego tak leciutko spada, co reszta jest na plus, więc... Więc nie ta opcja. Kup na 2000. Ale nie wiem, czy za tyle to sprzedałem. Tak, czyli odkupienie, póki to jest aktywne, kosztuje tyle samo, co sprzedaż. Miejsce do wędkowania? Tutaj. Wtarte buty. Nic nie złapałeś? Nic. Okej, okay, czyli co? Zależy od szczęścia, czy jak? Pokaż mi te buty. Wyblakłe litery wewnątrz tworzą napis WARF. Czekaj, czy mogę komuś to dać. Ten klucz cały czas nie wiem, gdzie mogę wykorzystać. Moneta tym bardziej. Jedna kostka. Kurde, ja tu jestem trochę w dupie, szczerze mówiąc, nie? Dobra, tutaj jak szedłem dalej, to zdaje się, że tam był właśnie ten ognik jeden. A nieważne, nie było tutaj ognika, no ale nie ma też tutaj rzeczy, którą chciałbym tu zobaczyć, czyli trupa tegoż właśnie gagatka, z którego mogę szczurzą kość wyciągnąć. To jest na bank wszystko do znalezienia właśnie w tej dzielnicy. No ciągle mam paszka, niestety. Dobra, no tu by się dało iść, ale ewidentnie jest zablokowane, nie wiadomo w sumie dlaczego.
stare tunele w takim razie. Harmonogram prac badawczych. This looks like a scientific work schedule for the masterminds. Really? What does it say? Law of conservation of mana. Disproved. Ugh, boring. Stop reading. What is this smell? It burns my lungs. The gas, I presume. It's supposed to affect my mind. Well, this thing is still experimental, isn't it? How? Comforting. Okej, my biom, w którym powietrze nie zatruwa. Nasza się działa chyba bez powodu. Healing potions. Mistrzowski geniusz to jest. I need healing. Panie mamy. Oko za oko to znaczy, że jak ja mu strzelę, jak ja strzelę, to on też. Cześć, czy on sobie w tym gasie się leczy? No co za szmaciarz! No co za gnojący ciągle stoi? Mogę to rozwalić? O coś? Kurde, co kaman? No ma to oznaczone. O! A, wait a minute. Pojemnik z logistonem. A to jest pewnie to, co muszę oczyścić w tych tunelach właśnie, żeby zniszczyć te pojemniki. No ja tam nie wchodzę, nie? Już wystarczy mi... obrażeń, jakie dostaję z tego w sposób normalny. I can't do that. I need healing. Some healing potions would be nice. Zobaczcie, co leci. Ona z gminy przygody pogrywała, nie? I need healing. Pogrywała od tego. Musi znerwić, od tego zdenerwuje. I need healing. Co ty nie powiesz? A nie, to utęca emiter gazu jednak, okej. Okay. Regenerujemy sobie staminę w takim razie. Zmieniamy broń i lecimy. I need healing. Dobra, coś jeszcze? Nie, to tyle. Okej, okay, czyli to jest taka mała lokacja po prostu.
Tylko właśnie po to, żeby rozwalić ten... Okej, to już jest koniec w takim razie. Czyli tak, emiter rozwalony i tak dalej. No to teraz co? Wychodzimy w takim razie. Do dzielnicy biedaków. Tu się nie dzieje nic, ale dalej mam gdzieś te szczurze kości do znalezienia. I te wrogie tunele, które myślałem, że będą tu, no ale ewidentnie jednak nie są. No to gdzie mam tego użyć w takim razie? Jak to wygląda tu? Gorsze, lepsze, gorsze, to nie jest dla mnie chyba, dokładnie. Jak ten medalion będzie wyglądał u Katariny? Ja muszę go zabrać, żeby jej dać. Dobra. Czy też idzie do niej? 3 punkciki, to podbijemy raz siłę woli, dwa razy zręczność. 4 punkty umiejętności. Oczywiście działa w umiejętności błękitnej krwi, bo mi się naprawdę bardzo podobają. Co jest tutaj? Czaru, który spowalnia. Dziękuję. Więcej zdrowia. Rzucenie na cel przerwaku, który zwiększa podatność na obrażenia. To jest akurat dobra rzecz. Więcej życia, tym lepiej. Bo tym to bije więcej obrażeń. Chociaż, a nie, to bije pod kątem kondycji. Ale no, bynajmniej wytrzyma dłużej i zjawy są też potężniejsze dzięki temu. Dobrze. To co teraz w takim razie? Może dziennik coś mi powie. Wróg w tunelach. Oczyść tunele. Zajebiście, ale które tunele? Bo jak te stare, no to już je chyba oczyściłem, nie? To nie jest duża miejscówka, nie? Więc... Gdzie ja mogę powinąć tę kostkę? Z jedna kość. Weź się w lo! Tutaj na pewno jej nigdzie nie, bo to przeeksplorowałem w całości. Tutaj nic tego... Nigdzie już tego nie znalazłem. Co to jest? Kałuża maźni. What are you doing there? Sniffing like bloodhound? This puddle is of the same substance that the dark alchemist unleashed on the town. Smells good, doesn't it? Tell me you are not really trying to... Spróbować? A jakże zrobię z tego spryt naukowy? Skąd jeszcze zamieści w żywiał albo czur... Damaj! Taste it? But I'm experimenting. It's all the rage in Borgova. O nie! Minus 20 do odporności na truciznę dostała! Nie! Jezu, nie mogę tego cofnąć, bo nie ma tutaj normalnych zapisów. Jak to wygląda teraz, mam odporność na trucizny? Miałem 60, mam 41. Kurde, ej, no nie wierzę. Ale żem się teraz skasował, no. To praktycznie jest... Muszę sobie zrobić, Wzrost reputacji. Pojemnienie części maszyny to się też przyda. Ciekaw, czy może gdzieś to jakiegoś faktycznie ominąłem? Część maszyny.
więcej. Tego nigdy mało. What? Świecąca szczurza wątroba? Ktoś mieczyk wyrzucił. Czy to jest? Czy to jest mój fabularny? Nie, to jest składnik alchemiczny. Legendarny jednorazowego użytku. To jest wątroba słynnej miniaturki gigantycznego szczura inkaustowego. Podobno ten ceniony wśród łowców potworów smakowych zapewniał niezwykłe moce wszystkim śmiałkom, którzy odważą się na jego konsumpcję. Okej? Okay. Plus 25 do odporności. Wszystkie odporności! Okej, okay, super, odzyskałem! Jestem teraz 5 na plusie, jeśli chodzi o same te odporności na trucizny. Nie ukrywajmy, mogę być. Ale to jest pięć to wydaje się czuć tej kałuży. Jak wiecie, tej kałuży już tam nie było od poprzedniego odcinka. Więc to nie powinno w ogóle zaistnieć taka sytuacja. Że łyknąłem sobie trutki praktycznie z czegoś, czego tam nie było. Troszkę niedopracowane teraz było. To jest ciekawe, czym to jest skrypt, zawsze daje minus 20, czy to jest wiecie, takie 50-50, że albo dostajemy minus 20 odporność na truciznę, albo plus 20 odporność na truciznę. Kto wie? Chyba nie widzę tego szczura nigdzie niestety, nie? Już minus 20. 20 minut?! Kiedy minęło 20 minut?! Ja nie ogarniam, jakim cudem mi tak czas leci przy tego typu grach. Przejdę tu. Się rozgląda na szybcika, ale nie, no nie widzę tutaj żadnych tych trupów. Może trochę pojemnik jeszcze. Reputacja. Mamy jeden atut. Więcej furii, nie? Tutaj 3 punkty zdolności, 2 punkty umiejętności. To jest dla mnie, podziękuję. Mistrz uników. Mistyczny wyjątek. Pijak. Skuteczność mikstur i bazowa odpowiedź na zatrucie. To jest na przykład, to jest dobre akurat. Plus 5% obrażenia od żywiołów, odporność na żywioły też wzrasta. Kurde, no żeby to było więcej, byłoby też spoko. Zresztą też. Hiena. Tak sobie. Biada każdemu, gdy wpadniesz w szał. Plus 10% obrażenia w maksymalnej furii. No, teraz mam jej full, nie, ale no, zazwyczaj staram się to w miarę wykorzystywać. Chociaż teraz tak akurat nie robiłem. Stronę ekwipunku, to mi aż tak niepotrzebne. Dobra, weźmy tego władcę żywiołów. Przecież ten pijak też jest dobry. Dobra, poważnie, gdzie jest, kurde, ten? Co, w ogóle co to jest, nie? To jest osobna kwestia. Z tym nic nie mogę robić w ogóle. Stoi jako jakby, nie wiem, co? Charakterystyczny punkt, czy co? Mniej. Nie, już wydałem wszystko. Hajsu. Tutaj nic nie zrobię. Tu dalej nie pójdę. Trupa tu nigdzie nie widać, niestety. Kolejny pojemnik. Jakaś peleryna słaba. Jezu, tu jest! Jeez! Ale patrzcie, jak zajebiście, akurat obok bramy. Pięknie. Do kryjówki w takim razie. Dobra, chociaż tyle się udało. You are back! Splendid! The machine has been destroyed, but I fear it was just the first phase of a much more sinister plan. Of course it was. I wouldn't expect less of any self-respecting mad scientist at any rate. Okej. Okay. Evil minds always have several plans in motion. You saw what the mind-weakening gas could do. Fulmigati created a poison from the same substance. He named it the Puppet Master Concoction.
He will introduce the poison into the water system and turn everyone into mindless slaves. Sounds like a proper mad scientist to me. So what can we do about it? The Resistance guards the water plant, but they are outnumbered. Our spies report that Fulmigati will send Breda, his most dangerous creature, among others. You must kill it and them. One man and a ghost against the whole army. Story of my life. How can we get to the water plant? Through the industrial port. You must destroy the hostile guard posts along the way so we can send in reinforcements later. Okej. Okay. Na górze mamy też questa, ale to za chwilkę. Będziemy oddać jeszcze Safi, szczurze kości. Finally, I hope that it wasn't too boring for the great hunter. I should begin the preparations. I'll ask you again when I need something else. Okej. Okay. Dobra, nic więcej nie chcę. Póki co, jak to wygląda? Pistolet z długą lufą, moc zaklęć większa, cała reszta spada, więc podziękuję. Maska nie dla mnie, ten pas gorszy, ten też. Kurde, ale lipa, jeśli chodzi o te przedmioty, ale w ogóle patrzcie to. Nie tu. Tu. Dostałem to trofeum, kurde, na bagnach, nie? Od typa. Czyli typa od tego wilkołaka. Jako, powiedzmy, formę podziękowania za to, że typowi, nie? Że oszczędziłem tego tamtego króla, czy coś tam? Tam władcy tych wilkołaków i co? I nie zmienię tego czasu. To jest tak dobre. I have good news for you. One of Fulmigati's former assistants contacted the Resistance. He wants to sell some technical documents. We could use them to improve our defenses. But you'll need to find this Todor Shimko first. Another errand. Mad scientists won't defeat themselves, you know. Good. I'll take care of it. Okay. Bring me a hammer and a wrench, and I'll fix anything. Pewnie chodzi właśnie o to, te plany generatora. Właśnie dzięki temu będę mógł zrobić to, potem to. Potem będę mógł walnąć całą resztę. Jak to wygląda, jeśli chodzi o te części maszyn? Mam 56. Can you smell the oil and the grease? Isn't it wonderful? Nie kuźnia. What if we put a valve into the generator? Tutaj ile potrzebuję? Esencja inkaustu. Tego nie mam. Chyba. Chyba na esencja. Nie wiedziałem, że takie też mogą być. Esencja pojemnościowa. Do pojemności esencji. Nice. Ile? W dowolnym przedmiocie obezwiększa jego pojemność esencji o maksymalnie 20 punktów. Okej. Okay. Dobra, to jest eteryczna, skażenia, zmienności, cielesna. Wigor, przedwieczna i nie mam, ale zakładam, że to po prostu, że to byłby i tak punkt właśnie przedmiot fabularny, jeśli chodzi o te esencje. Tutaj co? No bo właśnie, bo są te poprzednie, ale potrzebuję jeszcze właśnie tych specjalnych rzeczy. Tutaj na przykład esencja skażenia, to mamy. Esencji i kaustu nie mam. Tutaj co potrzebuję? Tajemny instrument, no to mamy. I części maszyny 5. I tutaj prototyp transformatora elektrycznego. Transformator energii. Okej, czy to jest kolejna rzecz specjalna. Tutaj plan generatora, czyli podejdziemy teraz. Tutaj część maszyny 6. No i to, dobra, spoko. Będziemy to mieli na spokojnie. Tutaj, okej, tu się odblokowało teraz. Mamy nasze zero, właśnie, dzięki temu, że goście to teraz zasilił, to ja teraz mogę... Co się stało? Co podło... Ciekawe, czy to będę musiał, wiecie, pilnować tego, czy to się samo będzie broniło? Zobaczymy. W razie czyścimy tu na razie. Żegnam. Co my tu mamy? Dobre pytanie w sumie, bo w to wlazłem, ale to nic nie robi.
Takie czerwonawe? Myślałem, że to będzie biło damage, ale nie tak nie bije. Wiesz, bardziej mi tym pomogłeś niż zaszkodziłeś, naprawdę. To mnie bawi akurat w tych stworach, nie? Bo one, jak mi przyciągają, to one dość często bardziej mi pomagają niż przeszkadzają. No nie. A czekaj, chyba że to jest spawner, w sensie, że wiecie, że stąd wyskakują te potwory wszystkie. No to miałoby nawet większy sens. Czemu ja miałbym dostać jakieś... Znowu mi kurde pomógł, dziękuję. Ty pierdolę. This maze was a secret underground temple of some ancient evil god. It has still retained some of its charm. I used to sneak down here and dance around the obsidian altars. As a ghost? No, it was before that. I was a wild girl and I fell into wrong company. And it was great. Okej, ciekawa informacja o przeszłości Katariny właśnie otrzymaliśmy. No i zaraz mi level był upadł. Okej, oczyszczono. Super, no to wracamy w takim razie do ziomka. Tylko właśnie, zanim to umiejętności, 3 punkty, no to lecimy tutaj oczywiście, żeby jeszcze bardziej zwiększyć zdrowie, ale tego już mamy prawie 1000. Tylko dycha, większe obrażenia, więcej zdrowia, lepsza obrona. Zacząłem podbić trochę. Bo nie powiem, trochę zaczęły mnie boleć. Sewage. Here we come. Home sweet home. Nowy atut kark? Co to jest za atut? Plus 5 do krzepy, plus 5% do ceny przy sprzedaży. Twoja muskulatura staje się jeszcze potężniejsza, twój wygląd robi jeszcze większe wrażenie. Dzięki temu handlarze nie targują się z tobą tak bardzo. Okej, ciekawe. Great work, as always. And tell me, how did you like my deviously imaginative traps? He's afraid that these mechanical wonders will replace human hunters. Absolutely not. They were quite useful. I'm glad you see it that way. I recommend that we focus on our defenses. If you need some new traps, just tell me. So the lever goes into the slot, and then it might work. Opracuj pułapki. Części machin, pojemność generatora. Aha, czyli to tak by ciągnęło. Pułapki do nauki. Pneumozdrabniacz. Dzięki temu cudeńku możesz rozsiąść się wygodnie, patrzeć jak twoi wrogowie kłócą się o to, który z nich powinien iść jako pierwszy na spotkanie z nieukinioną i makabryczną śmiercią. Okej, ale rozumiem, ja to teraz aplikuję, czy tylko szkole w używaniu? Prąd do parkiet. Wygląda niewinnie, prawda? Nic bardziej mylnego. Elektroposadzka wyprostuje ci włosy na głowie, a także usmaży serce, osmali płuca, ugotuje wątrobę i wyłupi oczy. Świetna zabawa dla dzieciaków. XD. Tutaj potrzebuję przedmiotu trap plan. Okej, czyli to do tego potrzebuję planu. Chyba, że muszę to po prostu zrobić. Nie. Ogniomiot. Rany. Strasznie chciałem podpalić tamtych ludzi, ale jestem zbyt daleko, by tego dokonać. Gdybym tylko miał w sobie coś, co miotałby w ich stronę płomienie, okej? Okay. Młyno kanał. Wpadnięcie do wilczego dołu nie należy do rzeczy przyjemnych, ale wilcza maszynka do mięsa dodatkowo wzbogaca to doświadczenie o 6 zestawów wirujących ostrzy. Jezus Maria. Okej, okay, jeszcze 3 pułapki jakieś mogę dodatkowo chyba gdzieś znaleźć, a tutaj jedną muszę jeszcze ogarnąć. What if we put a valve into the generator? Kufrostwór. Gdy zbliżają się wrogowie, uwalnia wilkołaka. Dosyć prosta pułapka, olbrzymie zardzewiałe kolce wyrastają z podłogi, niby nic specjalnego, ale potrafi wyrządzić sporą krzywdę. Czyli to tak ssało, kurde. Tych. Dobra, weźmij to, podemontuj wszystko. Okej, sprężynokot jeszcze tutaj był. 4 ogromnych sprężyn przymocowanych do ruchomych elementów podłogi. Gdy ktoś na nim nadepnie, sprężyny zostaną zwolnione i odrzucone intruzów, przedrobienie szczęścia po prostu w głębiny kanałów. Okej. Okay. Dobra. Rozumiem, te pułapki mogę gdzie zostawić? A, gdzie chcę! Okej. Okay. Czyli tak, tu mamy przejścia, więc tego trzeba strzec za wszelką cenę. Więc
myślę tak, tutaj to jedno. To wymaga 10 części maszyn i 5 pojemności generatora, więc tym trzeba uważać. Dobra, te dwa tu bym ustawił. No i jestem teraz w dupie w sumie, bo 3 pułapki i praktycznie zajmują całe miejsce. Dobra, ale mamy jeszcze... No, na jedną taką by mnie było stać, albo na kilka kolców. No to dobra, postawmy kolce też tu. Tu. Tu i... Tu i tu. Dobra. Teraz sobie za chwilę będziemy szukali tego asystencika, więc może jak sobie ulepszymy jeszcze bardziej ten, no to wtedy będziemy myśleli. Dobra, wszystkie posterunki i kolano asystenta. Oczyszczalnia ścieków. No oczywiście, że będziemy mieli nową lokację. The bridges are up. I sense the same weird energy from them I felt at the invisible walls. Do you see that machine? That must be operating the bridges. But how do we destroy something that big? Let's pretend for a moment that I did not hear that from a hunter. If you ask me, we have to find the controls first. No, w sumie takie trochę... Aż jakieś te muce teraz, kurde, stoją. Some healing potions would be nice. Dobra, tutaj pusto. Tutaj jeszcze nie przejdę. Tutaj mogę przejść natomiast. Tutaj. Też zablokowane. Jeszcze. Do hajsu. How does it feel to return to the place you grew up? Are you insulting me now? Did I say this time? This was the most depraved neighborhood. I lived in a palace in the old town. Let's just pretend this conversation didn't happen. The monsters destroyed everything. Help me! Here is 50 gold. Grab a bite. 50 gold? And I still have to wear these rags. This must control the flow of the electricity that operates the bridges. How come a ghost lady suddenly becomes an expert in modern mechanics? Oh, I am so sorry. Should I return to the lair to finish my embroidery? All right. I'll turn it up to maximum. So the whole thing will explode. Albo jak Nero, możesz to strzelić i zobaczyć, czy coś to da. No co, u niego zadziałało, to może tutaj też się uda. Oj, kolejny lód. Miecz gotycki tym razem. Okej, okay, zbiorca Katarina, czyli to jest... są to przedmioty magiczne, zdaje się. Co tam ustawiłem? Zwykłe i magiczne, no a nadzwyczajne legendarne zostają dla mnie. Tutaj kapelusze jej nie dam, ale zobaczmy, czy jest lepsze to od mojego. Patrzcie! Jest! I wymieniamy kapelusz, teraz... Pierwszy od dawna. Miecz gotycki, u niej jest gorszy, u mnie tym bardziej. Pistolety dałem jej ja, to też dałem jej ja. To jeszcze taki mi wypadł. I tylko obrona większa. Reszta tak sobie. Dziękuję. I cała reszta ogólnie może u niej zostać. Dobra. Znaczy może, znaczy musi. Dobra, no i przejście odblokowane. Teraz cofamy się i lecimy zniszczyć wszystkie wrogie posterunki. I przy okazji poszukać tego asystencika całego. Jak to wygląda na mapie. O, to może być naprawdę spore. Identify yourself. I am Van Helsing. To była Katarina, moja kochana przyjaciółka ze świata. Po raz kolejny wykorzystajmy właśnie ten trik, który przed chwilą właśnie zrobiłem, czyli tak, ja nic nie mam, Katarina ma sporo. Tutaj co, ochrona, spoko, lecz to jest gorsze. You're trusting me with your money? Stranger, I beg you.
I'm starving. Here, 50 gold pieces. Eat something and buy some clothes. That will be quite a meal. You're a kind soul, stranger. Just like my master. And who would your master be? He is the Beggar King, our protector, the Lord of the Lost Tunnels. He needs some protection of his own these days. He was a powerful man once, but that mad scientist wants to see him dead. Could you help him? The enemy of my enemy is my friend. Where can I find him? He fled to the depths of the ink. You'll need this amulet to enter his hiding place. Good luck. No, hardkorowo. Rozumiem, że w ogóle przeczesywanie w ogóle... Useless imbecile! Where is my essence shipment? Sorry, master. I had no choice. A group of soldiers came by and I had to hide it by the portal near the mansion. Must I do everything myself? All right. Calm. Yes. Collected. Okay. Now get out of my sight! Kawałek, dwa zdania były wycięte z tego tłumaczenia, zauważyłem. Kryjówka? Wait, ale nasza kryjówka? Czy to jest ta kryjówka tego króla żebraków? Tak, żebraków. Come closer, you puppets. Catch me if you can. You're a wanted man, dead or alive, and I'm fine with you being dead, you dirty beggar. Look, there's a hunter behind your back. The oldest trick in the book. What do you take me for? O, jednak patrzcie, co? Ale mówi, zniszczy mi się, biorą właśnie na plecami. Ale co? Ale już odwróceni to nie przodem, więc... Coś się chyba nie wykło. What an honor! The great Van Helsing came to my rescue personally. I try to save everyone I can. True. It's like an occupational hazard with him. You have my gratitude. I'm the king of the lost and fallen. My subjects will help you in your fight against that evil Fumagadi. Okay. 2 punkty umiejętności, 4 punkty zdolności, zwyczajny artefakt. I can't do that. Kurde, zaś nie żyje. Dobra, gdzieś się odrodzę. Okej, tym razem w tym miejscu. To jak najbardziej na plus teraz to jest. Wiesz, ten grunt, że nie muszę od samego początku tu biec, prawda? Czekaj, wasze fotografie jeszcze z grudem. Na chwilę spokoju. U, ty w ogóle skurde skakowałem. Miecz Godocki, a to jest ten od niej? Nie, ślinny. Miecz obrońcy Borgowi, kolejny ten jest gorszy. My backpack is full. Co? Nieco się znalazło jednak. Tak, to do niej, do niej. Tu księżycowe zostaje. To zostaje ze mną, żeby tego nie sprzedała przez przypadek. To jest gorsze, więc to możesz sprzedać. A no tak, w tym miejscu nie mogę jej tutaj wysłać na ten, na sprzedaż. Ale tak, to muszę sobie zostawić gdzieś schowane. Zostawię z długą lufą. Inventory is full. Dobra, czekaj, zamienimy to z tym. Ale jest gorsze, no come on. Dobra, teraz jakbym chciał, to musiałbym się cofnąć teleportem. Ale wydaje mi się, że jesteśmy już na pewno na ukończeniu tej lokacji, a jak skończymy, to albo wylądujemy w tym, albo wylądujemy dosłownie w naszej tej. Tej dzielnicy, gdzie byliśmy, albo w lokacji. No dokładnie, oczyszczenia ścieków. Okej, czyli całe zwiedzone. No, nie było źle. Choć mogło też być lepiej, prawda? Dobra, to jak to mamy tak ogarnięte?
Myślę, możemy jeszcze tą dzielnicę skończyć w takim razie. Najwyżej mam po prostu wytnę te... przechadzkę przez cały ten Okej. Suspicious citizen detected. Suspicious citizen detected. Wow! Ej, co to było teraz? Pan domu woli. Uśmiechlenia, to było chyba to, co łapał na I can't do that. Dobra, poginęli. W takim razie pusty niestety. O, kolejny żebrak. Okej, to z tym poczekamy. Czyli z malachitem. Dobra, Katarina wróciła. You're trusting me with your money? Viva la! Elna! Cheers to the resistance! And a good day to you! Tell me one thing, Hunter. What are you fighting for? A beggar engaging in a philosophical debate? Finally something new. O sławę i pieniądze chcę wyjść z cienia mojego ojca? Kieruje mną pragnienie niesienia pomocy niewinnym i walki ze złem? Po prostu wykonuj swoją pracę. Co jeszcze chcesz wiedzieć? I'm driven by the urge to help the innocent and fight evil. Good answer! You remind me of the fox, our late masked outlaw hero. You are worthy to wear his hat. And you just happen to have his hat in your bag, right? Lady, this is Borgova. Of course I have it. Here, take it, sir. Okay. Ooh, legendarny. Okay, czy lepszy? No kurde, oczywiście, że lepszy. Pięknie, dobra, to do Katariny, to także. Czy jest lepszy u niej? Nie. To zostaje u mnie. To muszę do kufra schowam, bo to jest dobre dla Katariny. Chyba, że znajdę coś lepszego, ale w sumie jak znajdę coś lepszego, to będzie i tak na wyższy poziom. Tutaj tu przyściutko do niej. To do kufra muszę wsadzić. Esencja pochłaniania. No, ciekawe, ciekawe. Dobra, pistolety są gorsze, niestety. No, jeszcze zrymowałem. Jest esencja inkaustu, nice. Proszę cię, z tego króla żebraku, od tego króla żebraku chyba to dostaliśmy. Tak mi się wydaje przynajmniej. A jak nie od niego, no to właśnie z tej trzeciej lokacji inkaustowej. Trochę żyćka. O, tu mam przejście. Opuszczona stacja badawcza. Proszę, proszę. Jeżeli tam musi być tego zastępu. Część maszyny. Okej, to już zataczam koło powoli. I trochę złota. Kto wyrzucił złoto do śmietnika? Takie moje pytanie. Tutaj kolejny żebrak. Okej, no to wykorzystujemy sytuację once again. To jest gorsze. Lepsze? No nie bardzo. Nie bardzo. Dobra. But I'll miss all the fun! Help me! Take this. 50 gold marks. I need some money too. I haven't eaten for 100 years. To nie wiem, za koszt energii życiowej wrogów, których zabijasz? Co ci powiedzieć, Katarina? Raczej niewiele mogę zrobić z tym, że ty nie jadłeś niczego. No okej, takie ładne kółeczko zataczamy już. Ale niestety. Jedna esencja tym razem. Okej,
to był miecz? Góral, boże, golarski prawie przeczytałem, nie? Ale już myślałem, właśnie, co ja dobrze widzę? Na szczęście się pomyliłem z tą nazwą. Ale w sumie jakby to był miecz golarski, to byłoby to nawet intrygujące. Okej, okay, teraz przedostań się do stacji wodociągowej. Okej, okay, czyli rozumiem... dobra. Dobra, czyli mamy już to ogarnięte, czyli zostały mi... Mamy dalej te questy, czyli zakładam, że tak, tutaj... Tak, ten planet asystenta, a tutaj dalej, żeby kontynuować tego generała wojsk. Okej, okay, ale jedno i drugie będziemy kontynuowali, tylko... Troszkę, dobra, nie, bo stąd jest w miarę szybkie dojście i tak do tego ziomka, więc... Nie ma co się aż tak przejmować, to nie jest dla mnie. To nie, znaczy to jest dla mnie, ale ja tego nie... Nie! To w łapę, a to do Katariny. No i teraz tak, wejdziemy sobie do tej nowej lokacji, do tej właśnie z tym asystentem i stamtąd użyję portalu od razu, żeby się cofnąć do... do właśnie naszej tej... do naszej kryjówki. No a potem się zajmiemy w kolejnym odcinku właśnie zarówno tą kwestią, jak i kwestią tego generała. Okej, nie wiedziałem, czemu to tak zadziałało. This research facility makes me nervous. Why? You used to haunt abandoned places like this. Oh, give me a crumbling palace any day. But abandoned laboratories are cold and full of pain. Ciekawe dlaczego. Dobra, tym się zajmiemy kiedy indziej. Na razie wracamy do kanałów. Żeby tak, po pierwsze, żeby spylić... I might have something for you. Tak, tutaj wszystko, co ona ma, jest gorsze i dla mnie, i dla niej. To zostaje ze mną, tylko to sobie schowam do kufra, żeby nie zajmowało mi miejsca. A jak Katarina nabije sobie level, to wtedy jej to... właśnie, damy z powrotem. Okej, okay, quest ma, widzę, chyba Safi. Bo nie mam jeszcze komu poddawać tych rzeczy różnych. I'm waiting for your orders. Well, if it isn't the most handsome hunter in Borgova. Ooh, she's planning something. Mark my words. I'm going to prepare a magical concoction, but I need some rare swamp lilies for the brew. Would you be so kind as to bring me 8 flowers? Not my usual line of work, but it sounds important. Okay. Lilie bagienne. I co, mam się cofnąć na bagna specjalnie teraz? Mam teraz się cofnąć na specjalnie na bagno wisielce, żeby jej to pozbierać? Naprawdę? Aż zobaczę, nie? Jest to oznaczone? Nie. Kopalnie na pewno nie. Las też nie. Spróbujmy tak. Czyszczalnia ścieków. Po prostu, gdzie to jest oznaczone, nie? To mnie tylko interesuje. Nie tutaj. O ty, tu skrzynka była cały czas, jak jej nie znalazłem. Czy tu już nie znalazłem, co jej nie otworzyłem właśnie. Znaleźć, a otworzyć, to są dwie rozsądne. Teraz mamy 100% tej mapy tak naprawdę oczyszczone. Tutaj co jest? Kryjówka, to jest to w Inkauście. Stacja wodociągowa. No i plany generatora. No idea, gdzie to jest, nie? My lecimy do portalu oczywiście, do tej opuszczonej stacji badawczej. No i co? W tym miejscu będziemy kontynuowali naszą przygodę. Wrogów na pewno trochę jeszcze będzie. Na koniec wydajemy jeszcze punkciki. 9 punktów. Wydajemy tak... jeden punkcik tutaj, 5 punktów tutaj, no i 2 tu, 1 tu. I 8 punktów umiejętności. To dajemy 2 w to.
na to nie wydam, ale mogę wydać te dwa, żeby ulepszyć sobie właśnie ten krąg. Mógłbym też wydać to całe i ulepszyć to prawie na maksimum, ale nie muszę. To mnie bardzo satysfakcjonuje. Proszę, proszę. No i potem na kolejny level wydajemy trening ciała, żeby mieć wyższy ten. Kolejny atut mamy. Nauczyciel. Uzyskaj sporą wiedzę w niektórych dziedzinach. Liczba... Okej, czyli 3 punkty umiejętności za 1 punkt atutu. No nie powiem, to jest zawsze coś ciekawego, ale chyba jako kolejne wolałbym wziąć tego pijaka, żeby mikstury były skuteczniejsze. Ale zobaczymy w kolejnym materiale, jak to wyjdzie. Okej, ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w niesamowite przygody Van Helsinga. Cześć!